gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie. Leży tam kamień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie. A kiedy bliska zbierze się drużyna i drzwi zamknięte i okna zawarte, to Polak kamień duszy swej odklina i wydobywa tę krwawią. Oddajmy dziś hołd wszystkim Polakom, którzy ponieśli tak wielkie ofiary, byśmy mogli cieszyć się wolnością. Naszą wędrówkę rozpoczynamy od czasów insurekcji kościuszkowskiej. Jest rok 1794. Po dwóch rozbiorach wobec realnego zagrożenia upadku państwa uczucia patriotyczne wśród Polaków wybuchają ze zdwojoną siłą. Wiary w uratowanie ojczyzny dodawała pełna werwy pieśń o zwycięstwie polskich oddziałów nad Moskalem pod Racławicami. Pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki, ramię w ramię walczyli szlachta, mieszczanie i chłopscy kosynierzy. Mimo determinacji Polaków powstanie kościuszkowskie upadło, a wraz z nim zaprzepaszczone zostały nadzieje na uratowanie ostatniego skrawka Rzeczpospolitej. W 1795 roku nastąpił trzeci rozbiór. Thank you.
Pomorzu Piechoty w Warszawie wybuchł powstanie, zwane później listopadowym. Najznamienitszą pieśnią tego okresu jest Warszawianka. Thank you.
byśmy w bezprawiu przeszło wiek przeżyli. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przelawia w sercu i pamięci. Wspomnienie dziadków pieśnią jest dla synów i znów przez wnuków grzmi piorunem czynów. Pieśń, czyn, wspomnienie to jedno, Polska. Oh,
lecz od uczciwości w pracy i podejmowania mądrych decyzji. Pamiętajmy, że Polska zawsze była, jest i będzie. Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską są niczym w porównaniu z siłą patriotyzmu i polskości. Siła ducha, wiara w ideały, solidarność z cierpiącymi, poświęcenie to wartości, które nie przemijają i nie zależą od miejsca czy czasu.